Andrzej Duda ostatnie dni spędza w USA, gdzie odbywa się szczyt NATO. W przerwach od oficjalnych spotkań prezydent postanowił zadbać o swoją formę. Udał się na trening. Andrzej Duda wraz z żoną przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa się szczyt NATO. Poza jakże ważnymi spotkaniami związanymi z bezpieczeństwem i pokojem na świecie, prezydent RP znalazł również czas dla siebie. Od dłuższego już czasu głowa państwa dba o swoją sylwetkę i dlatego też nie mógł opuścić treningu. Zamiłowanie Andrzeja Dudy do sportu. Zimą narty, latem bieganie, Andrzej Duda nie kryje swojej pasji do aktywności fizycznej. Już od dawna wiadomo, że chętnie oddaje się zimowym sportom, zwłaszcza jeździe na nartach. Jak się okazuje, od pewnego czasu prezydent regularnie dba o kondycję. Konkretnie chodzi o bieganie, ale też siłownie, stawiając tym samym na zdrowy tryb życia. Andrzej Duda nie opuszcza treningu nawet podczas wizyty w USA. Nie brakuje memów, prezydent Duda, będąc w USA, znalazł czas na ćwiczenia. W towarzystwie Marcina Mastejlerka oraz redaktora naczelnego Faktu Michała Wodzińskiego, prezydent postanowił udać się na trening. Panowie wybrali się na bieganie, jednak ze względu na panujące w Nowym Jorku upały musieli przenieść się na siłownię, gdzie Andrzej Duda pokazał, co potrafi. Między innymi trenował nogi, dbając o jak najlepszą kondycję. Do sieci trafiły oczywiście zdjęcia prezydenta z siłowni, a to też świetna okazja dla internetowych twórców, którzy szybko stworzyli wiele memów.